No cóż, ciężko o komentarz, kiedy się przegrywa kolejny raz. No ale myślę, że dzisiaj przegraliśmy. Dzisiaj nie możemy mieć jakichś większych pretensji do tego, ani do losu, ani do kogokolwiek innego, bo byliśmy po prostu w tym meczu słabsi mimo naszej ambicji, mimo tego, że walczyliśmy do samego końca i udało nam się zdobyć chociaż tą honorową bramkę. No to trzeba przyznać, że gospodarze wygrali dzisiaj jak najbardziej zasłużenie, pokazując się naprawdę z dobrej strony i to, że próbowaliśmy od początku przejąć inicjatywę i gdzieś stwarzać sytuację, ten początek był całkiem udany, nastrajał optymistycznie, no to jednak mimo wszystko nie może to zatrzeć ogólnego wrażenia, że po prostu Chojnice no, na obecną chwilę dysponują naprawdę bardzo dobrym zespołem. Moim zdaniem to był najlepszy zespół, z jakim się spotkaliśmy do tej pory i zasłużenie zdobył komplet punktów. Nie wiem tylko tak naprawdę do końca, co tam się stało przy tej drugiej bramce, bo to jest też tak z reguły kluczowe sytuacje, kiedy traci się drugą bramkę, to mocno podcina skrzydła. Muszę zobaczyć to na materiale filmowym. Z naszej perspektywy wyglądało to tak, że to nasz zawodnik był faulowany. Natomiast sędzia, no nie wiem, podjął decyzję, że tam była ręka i że walka była w ramach przepisów, stąd podyktował rzut karny. No trudno, tak to jest. No, w drugiej połowie, tak jak powiedziałem, no, próbowaliśmy, walczyliśmy cały czas. Chociaż o tą jedną honorową bramkę to się udało. Brawa za ambicje, natomiast no piłkarsko na obecną chwilę niestety odstajemy. Pierwsza połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu, 3 bramki. Jeszcze mogliśmy do tego coś dołożyć, uważam. Druga połowa też nie gorsza, ale warunki już naprawdę sprawiały, że nie mogliśmy tych sytuacji, które sobie drużyna wypracowała, zamienić na bramki. W summa summarum pewne zwycięstwo w meczu derbowym. To też jest chyba godne notowania i bardzo ważne dla nas po tej porażce, której doznaliśmy w Bytowie w tamtej rundzie. Kaczanka się taką trochę nieprzewidywalną drużyną robi, tak? W sensie, że nie wiadomo czego się spodziewać. Dzisiaj no, można powiedzieć, że mecz pod pełną kontrolą, zasłużone zwycięstwo mogło być nawet wyższe, tak? No ale wszyscy pamiętamy, jaką połowę dopiero mieliśmy w Lubinie, w sensie te 15 minut, że potrafimy gdzieś tam zniknąć. No tak, no tak jak pan powiedział, w Lublinie zaskoczył nas trochę motor wysokim pressingiem w pierwszych 10 minutach, bo potem znowu graliśmy naprawdę dobrze. Tutaj tego uniknęliśmy dzisiaj. I tyle, no. Dwie równe połowy, z czego no ta pierwsza na pewno udokumentowana bramkami, 3 bramkami mogło być jeszcze wyższe. To zwycięstwo w drugiej połowie tych bramek nie było, ale tak jak powiedziałem, no, coraz gorsze warunki sprawiały na pewno trudność w wykończeniu tych sytuacji. Teraz przed Chojniczanką pauza. Jaki jest plan na ten okres? No, wiadomo, że teraz nie gramy. Zawodnicy muszą trochę odpocząć. Maraton był niezły. Muszą trochę nabrać świeżości. Na pewno zaplanowane też są dni wolne. I potem przystępujemy już do mikrocyklu przed bardzo ważnym meczem ze Stalą Rzeszów.